Mateusz Białas przed walką z Dawidem Nowakiem na HFO Sparta Night. I Mateusz, zacznijmy od tego, że gdzie wyjeżdżałeś, bo tym razem nie było Andy'ego Sowera, ale widziałem, że na Chorwacji trochę sparowałeś. A była taka okazja, żeby z Darią Albers skoczyć do Chorwacji, gdzieś tam przesparować z Serbami, z Chorwatami. Wiem, że było kilku Macedończyków, więc zawsze trochę taka doza niepewności z obcymi osobami. Trening wygląda całkiem inaczej, jeszcze jeżeli trenujesz z osobami z zagranicy, ten trening jest jeszcze bardziej nieprzewidywalny. A no wydaje mi się, że jeżeli gdzieś tam na jakiś troszkę, chociaż wyższy poziom chce zawodnik wejść, to w treningu tej nieprzewidywalności powinien szukać. Właśnie, powiedz sobie, to był jakiś zorganizowany wyjazd, że trenowaliście z jakimiś kadrami, to było jakieś zgrupowanie, czy po prostu był klub w miejscowości wakacyjnej, gdzie spędzaliście wakacje i poszliście na trening? Z tego, co ja zrozumiałem, bo nie... Nie rozgarywajesz? Nie, ani po rosyjsku, ani po chorwacku. Z Serbami bardzo fajnie się Polak może dogadać. To sprawdziłem, akurat oni tak w miarę kumają polski. Natomiast organizatorem, prowadzącym był Misza Baculow z Serbii. Bardzo dobry niegdyś zawodnik, teraz świetny trener i właściciel Global, tak? Global? Ronin Carnage Global, tak. Bardzo fajny klub, który jest teraz też w Szwajcarii, w Serbii. A ogólnie organizatorami, z tego co pamiętam, był Split. Klub ze Splitu, między innymi ten klub, w którym wychowankiem jest Antonio Plazibat. No i co, można powiedzieć, że bardzo mocna ekipa, bo Antonio Plazibat chyba trenuje, jak dobrze pamiętam, pod klubem, który wychował też Mirko Krokopa. W Mike's Gymie teraz jest. Aktualnie jest w Mike's Gymie. No tam kilka dni mogłem sobie z nim też gdzieś się zobaczyć, potrenować. No niesamowite doświadczenie. Gościu jest niesamowity, naprawdę. No więc towarzystwo zacne jak poprzednim razem, natomiast swój przeciwnik, Dawid Nowak, zawodnik, który no właśnie z tej kariery zawodniczej za bardzo nie jest znany, bardziej z kariery trenerskiej, promocyjnej. No i ty tak naprawdę, co masz w tej walce do udowodnienia? Co mam do udowodnienia? Nie mam nic do udowodnienia, bo ja walczę dla siebie, ja nikomu nic nie udowadniam. Jest kolejny przeciwnik, z tego co wiem solidny, z tego co wiem tak samo jak ja trenuję, więc... Nie lekceważę go i czekam na jutro. No, będzie dobra bitka, mi się wydaje, tak? No, na to wszyscy liczą, zwłaszcza po tym występie z Przemkiem Pawlakiem. Natomiast patrzę, że masz wygodne buty. Czyli jednak zabezpieczyłeś się przed tą wycieczką z Jasła do Wrocławia. A tam straszą mnie. Ja jestem swoim autkiem, swoim Volkswagenikiem, więc na spokojnie. Natomiast sam zakład między trenerami waszymi, Pawłem Bartkiem Batru, twoim trenerem i Pawłem Jędrzejczykiem, który przygotowuje Dawida Nowaka. Gdzieś tam, powiedz, dodaje to trochę smaczku, kolorytu jednak tej rywalizacji, że nie tylko samo zwycięstwo się walczy? No na pewno dla publiczności. Ja szczerze powiedziawszy unikam tematu. Nie przeszkadza mi on w żaden sposób. Z Pawłem się już znam od, chyba Boże, pierwsze liceum, to jest ile lat? Nie wiem, prawie 10, tak? Około 10, mam teraz 26. I on się mnie pytał, czy ja się obrażam, czy coś. Gdzie? Nie ma w ogóle takiej opcji, żeby o takie coś się obrażać, bo to jest fajna sportowa rywalizacja dla mnie i to jest jakieś urozmaicenie ogólnie całej zabawy. Bo ja to traktuję cały czas jako taką dość niebezpieczną, ale zabawę, tak? Więc nie przeszkadza mi to w ogóle. Słuchaj, Bartek Batra ostatnio mi udzielił wywiadu, że nie narzuca żadnej presji zawodnikom, jest rodzinna atmosfera. No właśnie, i pytanie, potwierdzasz? Ale rzeczywiście, że nie narzucam. Żadnej presji nie ma w klubie. I jest rodzinna atmosfera.